Halo, halo, no witam Cię graczu w szybkim materiale dotyczącym Dead by Daylight, a w zasadzie wszystkich informacji z ostatnich dni, a w zasadzie to tak z ostatnich kilkunastu dni, ponieważ poruszymy kwestie Q&A, devsów oraz informacje, jeżeli chodzi o Nicolasa Cage'a w DBD. Zaczynając od najważniejszego, czyli kiedy Nicolas Cage zawita w DBD, a w zasadzie cały chapter z nim związany. Samo PTB, bo dostaniemy PTB. Będzie ono opublikowane 5 lipca, a 20 dni później, czyli 25, będzie planowana sama premiera właśnie związanego z nim chapteru. Jeżeli chodzi o Adepta, bo takiego będę robił, to dostaniecie go najszybciej, myślę, 29, ponieważ no, mnie wtedy nie ma, więc sam temat PTB sobie omówimy, aczkolwiek na samą premierę DLC będziecie w moim wykonaniu musieli poczekać parę dni, no bo wtedy mnie normalnie nie ma w świecie, nie ma w chacie. Dajemy też parę nowych skinków, również Soma oraz nowy killer dostaną skinki oraz z racji 7 urodzin DBD Billy, Nea, Fang oraz Ghostface dostaną właśnie swoje urodzinowe skinki. I teraz garść informacji, jeżeli chodzi o Q&A z devsami. Parę szczegółów mamy, oczywiście większość tego Q&A to było w zasadzie również takie klepanie siebie po główkach, że wszystko jest fajnie i w ogóle. Będziemy mieli rework Twinsów na początku przyszłego roku. Colin Maurice zniknął w ramach żartu, a nie błędu stażysty. No, któż by się spodziewał. Kruger również ma dostać reworka. Hillbilly oraz Pyramid Head będą dostawali zmiany prawdopodobnie w następnym roku, więc pomimo tego, że wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o Pyramid Heada, zostały wywalone do kosza, to twórcy cały czas będą się gdzieś tam bawić z jego addonami i ogólnie powiedzmy z nim całym. Z informacji pierdółkowatych, mianowicie cross pomiędzy PC-tami a konsolami nie jest przewidywany w najbliższym czasie. Chodzi mi o cross postęp, mianowicie jedno konto możemy grać niezależnie na PC i na konsolach na jednym i tym samym koncie, więc takiego postępu wspólnego nie planuje być. Oraz również kilka skinków z wersji mobilnej, o której ostatnio wam robiłem materiał, wyląduje w normalnym DBD. Ale to tylko część, bo mobilki będą miały swoje ekskluzywne skiny. Twórcy również pracują nad nowymi offeringami oraz nad nowymi itemami, które mogą dostać survy, ale tutaj nie mam w zasadzie żadnych szczegółowych informacji. I teraz w zasadzie najważniejsza rzecz, która mnie bardzo zainteresowała, mianowicie Finisher Mori. Dalej pracują nad Finisherem Mori, czyli nad tym nowym systemem Mori i systemem antyslogowym, ale no nic na ten temat, nie wiadomo, mamy tylko informację, że gdzieś nad tym jeszcze sobie pracują, więc jest akurat spoko i fajnie jakby coś z tym mimowolnie zrobili, to jest raz, ale dwa, żebyśmy też poznali jakieś szczegóły, czy chociażby dostali nowe PTB związane z tym, jeżeli coś tam faktycznie pozmieniali, no bo od tego tematu mija rok, a my dalej nie wiemy praktycznie. Praktycznie nic. I w zasadzie ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o tego Q&A, to stworzenie samego nowego killera bez mapy i perków, to jest około roku pracy. No, trochę dużo, ale wiecie. Cóż mogę powiedzieć, wszystko wygląda w taki sposób, a nie inny. Dobra, to by było na tyle. Szybki materiał, taki pogadankowy, gdzie możecie sobie to typowo potraktować jako audio. I tyle, jutro nowy killer, więc w środę właśnie wleci materiał poświęcony pewnie adeptom. Zobaczymy, jak to wyjdzie też w praktyce. Więc dzięki, prawdopodobnie jutro też będzie stream na Twitchu, pierwszy w sumie od dawna, więc możecie gdzieś tam zerkać i czekać informacje na Discordzie, wszystkie linki na dole. Dzięki za uwagę, następnego, hej hej.